kiedy tylko ujrzałem. Podszedłem do niej i powiedziałem: moja ma blondyneczko, czy ty o tym wiesz? Jednak ona nie była zbyt zainteresowana. Nie od razu, miły, nie od razu. A ja na to: powiedz, powiedz czemu? Odpowiedziała: spalone od lat 18. Rozśmieszyła mnie ta jej odpowiedź. Jesteś szalona. Odrzekłem. Na szczęście się nie obraziła. Dalej więc do niej zarywałem. Wyznałem, że... przetańczysz z kołce całą noc. Ale ona odpowiedziała: dziewczyny dzisiaj z pyłakiem nie tańczą, nie wiem czy o tym wiesz. Pomyślałem sobie: it's my... i poszedłem na całość. Stało się tak jak chciałem. I w końcu usłyszałem z jej ust upragnione słowa: chcę tu zostać i zawsze z tobą być. Poczułem się jak zwycięzca. Poprosiłem ją o rękę. Zapytała, czy nie boję się stałego związku. Odpowiedziałem: nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Więc się zgodziła i po kilku dniach mówiłem już do niej: żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje. Gdy nadeszła noc poślubna, usłyszałem od niej: byłem w siódmym niebie. Powiedziałem jej: ale po nocy poślubnej szybko dopadła nas szara rzeczywistość. Dotarło do mnie, że... i kiedy tylko nadeszły kanikuły, wybrałem się na dyskotekę i wyrwałem nową pannę, a nawet cztery. Ale kiedy wróciłem do domu i spojrzałem w oczy swojej pięknej żonie, dopadły mnie wyrzuty sumienia i wszystko jej wyznałem. Rozpłakała się i powiedziała: a ty nie dla mnie okłamujesz cały czas. Wystawiła moje walizki za drzwi i podsumowała: szczęśliwej drogi już czas. Wtedy w końcu dotarło do mnie, że... to już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni.